Marcin, dzisiaj skończyło się 5-1, ale przy większej skuteczności to mógł być nawet wynik dwucyfrowy. To prawda, no w pierwszej połowie mieliśmy dosyć dużo sytuacji podbramkowych. No niestety byliśmy trochę nieskuteczni i sam miałem chyba jedną sytuację. Ale no skończyło się 5-1, najważniejsze, że jesteśmy w gazie, tak? Lecimy jak się da, zdobywamy kolejne 3 punkty, no i oby jak najdalej, prawda? No przed rundą nikt na nas nie stawiał, a my po prostu kroczymy krok po kroku, robimy swoją robotę, to co sobie założyliśmy przed rundą i no idzie krok po kroku, prawda? Po dzisiejszym meczu aż ciężko uwierzyć, że jesienią to wy przegraliście. No jesienią akurat tak się układało, że nic tam się nie układało tak naprawdę i tutaj pokazaliśmy klasę i odwdzięczyliśmy się, myślę, sromotnie Trzebini. Jeden strzał i wyście strzelili bramkę. Myślę, że bramka bardzo ładna, więc nie mieliśmy co do powiedzenia, chociaż tam w środku był chyba jakiś błąd. No ale najważniejsze są 3 punkty, 5-1, lecimy dalej. Gdy ostatni raz rozmawiałeś ze mną przed kamerą, grałeś jeszcze jako pomocnik, teraz grasz na obronie. Na jakiej pozycji czujesz się lepiej? Trener Marcin Sasol widzi mnie na pozycji bocznego obrońcy, ponieważ wie, że mogę się podłączać ofensywnie, prawda? Wiadomo, od obrońcy są najważniejsze. Jest najważniejsza gra w defensywie, tak? Ja dopiero ją szlifuję, bo tak naprawdę to był dla mnie, nie wiem, 10. chyba mecz w obronie, więc no z każdym meczem chyba jest coraz lepiej, ale dalej się nie ustrzegam błędów i jestem bardzo do siebie krytyczny. Mam nadzieję, że z każdym meczem będzie lepiej, a jak mówiłem, że od ostatniej rozmowy trochę minęło, no to chyba dlatego, że nie strzelam ostatnio za dużo, no dlatego, że gram z tyłu, tak? Mam nadzieję, że coś strzelę. No i wtedy jeszcze raz porozmawiamy. Długi weekend majowy to dla wszystkich okres odpoczynku, dla was to okres ciężkiej pracy. Jedziecie teraz do Nowego Targu, to ciężki teren. Tak, codziennie trenujemy na naturalnym boisku od jakiegoś czasu, nie jesteśmy przystosowani do sztucznej nawierzchni. Teraz mamy 2 dni wolnego, żeby się trochę zresetować, prawda? Ale już od niedzieli, tak naprawdę od popołudnia będziemy musieli myśleć o tym meczu środowym. Jedziemy już we wtorek, dzień wcześniej. Myślę, że każdy odpowiednio teraz zregeneruje siły, bo naprawdę nie dość, że nas czeka dosyć długa droga. No to jeszcze mówię, boisko sztuczne, trzeba będzie walczyć, bo nie można stracić tego, co narobiliśmy, a zrobiliśmy naprawdę do tej pory bardzo dużą robotę, ale naprawdę chcemy jeszcze zdobywać kolejne punkty i no i iść jeszcze raz w górę, mimo że jesteśmy liderem, to byśmy chcieli zdobywać po 3 punkty w każdym meczu i tak by było najlepiej. Ta pozycja lidera to chyba taka nagroda symboliczna dla was za ten okres ciężkiej pracy zimą i wiosną. Ja osobiście nie trenowałem jeszcze tak jak tej zimy. No, wykonaliśmy kawał dobrej roboty, nawet tutaj chłopaki z Trzebini, jak z nimi tak troszkę rozmawiałem na meczu, właśnie mówili, że ich strasznie złapaliśmy. No i to widać, łapiemy każdego przeciwnika w którymś momencie gry. No i tak naprawdę wydzieramy, prawda, każde zwycięstwo. Czasami przychodzą one łatwiej, czasami trochę trudniej. Ale to, co wykonaliśmy w zimie, na pewno procentuje i myślę, że do końca ligi starczy nam gazu. Będziemy trenować, regenerować się. Jesteśmy po prostu w sztosie i tego nie można zaprzepaścić.